zapraszam od razu kolejnego gościa. Jest to pan Zbigniew Biżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Przyłączam się do tych życzeń, które pan prezydent panu redaktorowi składa urodzinowych, ale także do tych wszystkich innych. A tak się składa, że spośród moich współpracowników nawet dwójka asystentów społecznych dzisiaj ma urodziny, więc im także i wszystkim na nowy rok wszystkiego dobrego. Wiele zdrowia przede wszystkim. A to proszę ich trzymać blisko siebie. Ludzie urodzeni 4 stycznia są zdolni, więc warto w nich inwestować. Staram się, jak mogę. Jestem pewien, jak pan redaktor się tego dnia urodził, to z całą pewnością to najlepsze rekomendacje. Dokładnie tak. Panie pośle, proszę mi powiedzieć na początek, czy pan jest zaszczepiony już? Nie, jeszcze nie jestem, aczkolwiek no, z bardzo prostego powodu nie jestem lekarzem ani pielęgniarką, a więc nie jestem w tej grupie, która była objęta szczepieniami. Natomiast tak się złożyło, że jako nauczyciel akademicki, bo jestem też czynnym wykładowcą akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan rektor mojego uniwersytetu wysłał do wszystkich pracowników stosowną ankietę, gdzie zgłaszaliśmy chęć zaszczepienia się. Ja oczywiście skorzystałem z takiej możliwości i natychmiast taką chęć wyraziłem. Podpisałem też stosowną zgodę, tak aby władze mojej uczelni mogły te dane przekazać do instytucji sanitarnych i mam nadzieję, że po 15 stycznia, kiedy ta grupa 1, w której też się znajduje, będzie mogła już być objęta tym programem, to też z tej możliwości skorzystam w stosownym czasie. Czyli rozumiem, że sam się pan zaszczepi i zachęca pan też innych do szczepienia się. Pytam o to dlatego, że mam wrażenie, może mylne, ale takie mam wrażenie, że akurat w Prawie i Sprawiedliwości jest spora grupa ludzi, którzy niespecjalnie chcą się szczepić i też publicznie opowiadają o tym, że nie jest do końca jasne, czy szczepionka jest okej, czy nie. Rozumiem, że pan jest w tej grupie, która chce się zaszczepić. To po pierwsze, jestem absolutnie w grupie, która chce się zaszczepić, skorzysta z tego, gdy będzie taka możliwość. Nie wiem, z czego pan redaktor czerpie te informacje, że akurat w Prawie i Sprawiedliwości ta chęć, nazwijmy to, szczepień jest mniejsza niż przeciętna, a najlepszym dowodem na to, że przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, bo tutaj każdy odpowiada za swoje zdrowie i za swoje decyzje osobiście, najlepszym dowodem na to, że w moim przypadku przynajmniej nie tylko taką chęć wyrażam, ale także staram się namawiać innych, jest to, że jeszcze przed świętami, to było bodajże 22 lub 23 grudnia, kiedy po pierwsze składałem taką deklarację na uniwersytecie, napisałem o tym w mediach społecznościowych, nagrałem nawet taki króciutki filmik, gdy po wyjściu z rektoratu mojego uniwersytetu, gdzie złożyłem podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby one mogły być do instytucji sanitarnych przekazane. Nagrałem taki filmik, umieściłem na mediach społecznościowych tych, które obsługuję, czyli na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, tak aby zachęcić także swoich znajomych, bliskich do tego, kiedy przyjdzie taka możliwość, aby z tego skorzystali. Co więcej, ja jestem historykiem, nie lekarzem, ale staram się zawsze znaleźć jakieś takie dobre analogie historyczne, a najbardziej bronią szczepionek poza lekarzami. Myślę, że przykłady z historii. Szczepionki pojawiły się, pierwsza w ogóle szczepionka to jeszcze wiek XVIII, ale wiek XIX od lat 80. zaczynają się pojawiać na różne dolegliwości. I tak się składa, że jako historyka dokonuję edycji pewnego ważnego źródła. Zacytowałem piękną wypowiedź Józefa Piłsudskiego z grudnia 1918 roku, jak on opowiadał arcybiskupowi lwowskiemu, Józefowi Bilczewskiemu, o tym, że gdy wybuchała wojna, został zaszczepiony na tyfus, czyli na dur brzuszny, tak byśmy to fachowo powiedzieli, i że oczywiście kilka dni go męczyło, ale dzięki temu nie zachorował na duży tyfus, czyli na tą straszną chorobę, która wówczas pustoszyła jakby otoczenie. I zacytowałem to, to też można znaleźć na mediach społecznościowych, właśnie po to, aby pokazać, że nawet ponad 100 lat temu, kiedy te szczepionki były o wiele mniej dopracowane, bo dzisiaj ludzie się nie raz tego boją, ja to rozumiem, ludzie właśnie tacy, chociażby jak marszałek Piłsudski, wtedy jeszcze nie marszałek, komendant Legionów, był osobą, która zachęcała do tego. Komendant pierwszej brygady, żeby być precyzyjnym, ale to już zostawmy niuanse historyczne.
A to bardzo ciekawe, ja zwrócę uwagę kolegom, żeby napisali tekst o tym, jak Piłsudski o szczepionkach się wyrażał, bo to ma pan rację, to bardzo jest też edukacyjne i to jest super ambasador szczepień na pewno w naszym kraju, więc dlatego zachęcam, warto się tym pochwalić. Dziękuję. Może nie w środowisku Konfederacji, bo tam oni Zadmowskim bardziej, ale w środowiskach Prawa i Sprawiedliwości, które się odwołuje do dziedzictwa sanacyjnego, myślę, że jest to przykład dobry. Można na mediach społecznościowych znaleźć taką infografikę moją z tym cytatem. To jest nieznane w literaturze, bo to pochodzi ze źródła jeszcze nieopublikowanego, ale te wypowiedzi, bo Piłsudski, o czym niewiele osób wie, chciał zostać lekarzem. On się kształcił na studiach medycznych, skończył rok medycyny, wtedy został aresztowany przez władze carskie, zesłany na Syberię i ta jego kariera, tak to nazwijmy, lekarska została załamana, ale w swojej działalności publicznej lubił się odwoływać w związku z tym do tych przykładów medycznych, no bo gdzieś tam w nim to pewnie tkwiło. On zresztą wtedy opowiadał także o tym, że zaszczepił społeczeństwo bakcylem czy szczepionką socjalizmu, aby uchronić go przed bolszewizmem, bo uważał, że ważne zmiany społeczne, które wówczas jesienią 1918 roku rząd Moraczewskiego wprowadzał, to przeciwdziała temu, aby wybuchła w Polsce rewolucja społeczna pod hasłami komunistycznymi, co też się skutecznie udało. Także te szczepionki można jakby to powiedzieć sprzedawać, jeżeli tak pozwolę sobie to marketingowo nazwać, na różne sposoby i zachęcam wszystkich tych, którzy rzeczywiście mają jakiś, nie wiem, posług społeczny, autorytet, może ktoś ich po prostu lubi, bo nie lubię tutaj używać określenia autorytet, bo co najwyżej jesteśmy autorytetami w dziedzinach, na których się znamy, aby zachęcali do tego swoich bliskich, nie ma się co bać. My tak na dobrą sprawę w pierwszej kolejności, myślę, że przez pierwsze miesiące nie będziemy mieli dylematu chętnych do tego, aby się zaszczepili, bo tych osób jest sporo, ale z czasem, jak ta procedura zostanie uruchomiona, mam nadzieję, że będzie wtedy dynamiczna, to zapewne także i ci dzisiaj bardziej sceptyczni, mam nadzieję, że się do tego przekonają i dzięki temu gdzieś tam po latach czy po miesiącach, daj Boże po miesiącach, będziemy już na tyle bezpieczni, że te wszelkie obostrzenia, kłopoty, także gospodarcze, społeczne problemy, w jakie wchodzą ludzie młodzi, zwłaszcza kształcący się, gdzie zamknięci trudno to znoszą, że to przestanie być znakiem firmowym naszych czasów, bo to na pewno w tym odchodzącym roku było coś, co stwarzało ogromne bariery i problemy. A jak pan patrzy na to, jak przebiega w tej chwili akcja szczepień w Polsce, to czy jest pan zadowolony z tego, jak szybko to robimy? Ona w dużej mierze jest zdeterminowana tym, ile mamy szczepionek. One są dystrybuowane między poszczególne państwa Unii Europejskiej według pewnego parytetu ludnościowego, jaki został w Unii Europejskiej przyjęty. Polska mieści się w związku z tym w tej tak zwanej średniej unijnej, nawet o wiele wyżej. Ja przysłuchiwałem się końcowemu fragmentowi rozmowy pana redaktora z panem prezydentem Komorowskim. Tam parę rzeczy wymagałoby jakby komentarza. Pamiętajmy, że są kraje Unii Europejskiej, gdzie w ogóle jeszcze się nie szczepi. Po prostu, bo tam wprowadzono jeszcze dodatkowe jakieś kontrole dotyczące jakości tej szczepionki, która została dopuszczona do rynku europejskiego. I nie wiem, w Holandii, w Hiszpanii zdaje się chociażby, że wymienię te dwa duże, w przypadku Holandii mniejszy kraj, w przypadku Hiszpanii większy, gdzie w ogóle jeszcze nikogo nie zaszczepiono. Poza tym druga rzecz, my mamy na Europę dopuszczoną tylko szczepionkę jednego producenta. W związku z tym ten poziom dystrybucji tej szczepionki z tego powodu jest skromny. Dawaliście panowie przykład Izraela, to bardzo ciekawy przykład. Ja jestem absolutnie za tym, jestem przekonany. Rozmawiałem też z panem ministrem Błaszczakiem, że gdy już ta szczepionka będzie w większych ilościach w Polsce dostarczona, to wszelkie instytucje, także służb mundurowych, będą w to włączone, więc proszę być o to spokojnym. Myślę, że przykład Izraela jest doskonały, ale pamiętajmy o tym, że Izrael, który nie jest w strukturach Unii Europejskiej, który samodzielnie decyduje o tym, jaka szczepionka jest dopuszczona do użytkowania na jego rynku, poza tą amerykańską szczepionką Pfizera, dopuścił jeszcze inną, podobnie jest zresztą w wielu innych krajach pozaunijnych. W związku z tym tam dopływ tej szczepionki, tych szczepionek w zasadzie, jest większy i ta procedura szczepień też dzięki temu jest bardziej dynamiczna. W Unii Europejskiej, a wielokrotnie to się podkreśla, więc warto może podkreślić to w tym przypadku również, mamy procedury wspólne dla wszystkich państw. One sprawiły, że dopuszczono przynajmniej na tym etapie dopiero jedną ze szczepionek i ona jest sprawiedliwie, proporcjonalnie dzielona
i w ramach tej ilości, która została Polsce dostarczona, ta procedura przebiega sprawnie, bez zastrzeżeń. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy będziemy dostawać tych szczepionek o wiele więcej, z tego co pamiętam, ma być to około 300 tysięcy tygodniowo, to jestem przekonany, że nie tylko to z tym sobie sprawnie poradzimy, ale obawiam się, i to nie jest zarzut ani do rządu, ani do nikogo, tylko obawiam się tak po ludzku, że chętnych do tej szczepionki będzie o wiele więcej, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, co zresztą ten przykład niedobry, zły, ale już zostawmy go, przykład aktorów czy osób znanych, bo to nie tylko aktorzy, którzy gdzieś tam szukając dla siebie większego bezpieczeństwa już z tego skorzystali. Czyli, bo rozumiem, że dzisiaj do Polski dojedzie dostawa 300 tysięcy szczepionek, czyli rozumiem, że jeżeli sobie i za tydzień ma być następna dostawa 300 tysięcy szczepionek, czyli rozumiem, że stawiamy sobie cel, bo też trzeba pamiętać, tam za dwa tygodnie pojawią się te same osoby, które drugi raz będą szczepione, tak. Więc będziemy domykać ten proces szczepienia, więc nie ma co mówić o ludziach, a raczej po prostu o szczepieniach. Rozumiem, że jeżeli sobie postawimy za cel, żeby te 300 tysięcy szczepionek wykorzystać przez tydzień i dokonać 300 tysięcy szczepień, to jest dobry cel i to do tego powinniśmy dążyć, żeby w następnym tygodniu mieć otwartą drogę do kolejnych 300 tysięcy. To jest na dzisiaj rzecz optymalna, no bo po prostu większej ilości nie będziemy mieli. Natomiast jestem przekonany i wszyscy na to liczą. Tak jak rozmawiałem również z ludźmi, którzy się bardziej na tym fachowo znają, bo tak jak pan redaktor zauważył, troszkę jesteśmy laikami, jak historykiem pan redaktor, dziennikarzem, obaj troszkę się też paramy polityką, każdy z jakby z różnej strony, ale mam nadzieję, że będą także z czasem większe możliwości produkcyjne i dystrybucji tej szczepionki i wtedy być może to tempo wzrośnie. Gdybyśmy policzyli to po te 300 tysięcy, bo tak to jest przynajmniej na chwilę obecną projektowane przez producentów i dystrybutorów poprzez Unię Europejską, to jesteśmy w stanie tak na dobrą rzecz w ciągu całego roku tego, który się rozpoczyna przecież, tak na dobrą sprawę zaszczepić nawet poniżej w tym momencie ilości tych osób, które już obecnie deklarują, to jest mniej więcej co drugi z Polaków, chęć zaszczepienia się, więc na dzisiaj największym problemem nie jest wydolność naszej służby zdrowia, bo tu jestem przekonany, że ona sobie z tym poradzi i te nasze obawy, ja je rozumiem, podzielam, może nawet dobrze, że one są, bo one z całą pewnością pomogą uniknąć pewnych problemów w przyszłości, bo kontrola społeczna jest potrzebna i nawet jeżeli niekiedy z boku przysłuchując się wypowiedziom mojego przedmówcy, to troszeczkę taki smerf Maruda mi się przypomniał, przepraszam za to kolokwialne określenie z bajek z mojego dzieciństwa, ale to nawet dobrze, bo trzeba nieraz uprzedzać pewne rzeczy i mobilizować struktury państwa, aby funkcjonowały lepiej. Tu jestem przekonany, że sobie poradzimy. Mam nadzieję, że tych szczepionek z czasem też będzie więcej, że i producenci w Stanach Zjednoczonych i służby sanitarne w Europie uporają się z barierami administracyjnymi. Życzyłbym i sobie, i panu redaktorowi, abyśmy wrócili do normalności, bo powiem szczerze, nie jest niczym przyjemnym kształcić moich studentów zdalnie i nie jest niczym przyjemnym pracować w parlamencie zdalnie. O wiele rzeczą przyjemniejszą, bardziej efektywną, też społecznie potrzebną jest powrót do normalności, zwłaszcza że wyzwania gospodarcze przed nami są ogromne na ten nadchodzący rok. Czyli wrócę jeszcze na sekundkę do tego, wspomniał pan o tym, że rozmawiał pan z panem ministrem obrony, czyli rozumiem, że jest plan, żeby włączyć wojsko też do szczepień, tak? Znaczy do wykonywania szczepień. Tak, cała infrastruktura wojskowa w dużej mierze już dzisiaj jest. My sobie nie zdajemy często sprawy, z ile instytucji państwowych w różne obszary jest zaangażowanych i tak jak sprawnie udało się zabezpieczyć możliwość leczenia każdemu, jeżeli wymagał hospitalizacji, tak jeżeli chodzi o te możliwości dotyczące szczepień, tutaj wszystkie instrumenty państwa będą uruchomione. Także trwają różnego rodzaju działania administracyjne, aby także te osoby, które nie mają jeszcze dzisiaj niektórych uprawnień do dokonywania pewnych czynności medycznych, aby też to przyspieszyć, więc proszę się nie obawiać. To znaczy aparat państwowy i wszelkie te instrumenty, którymi państwo dysponuje, będzie uruchomiony. Wszystko po to, abyśmy mogli jak najbardziej efektywnie
prowadzić całą operację. To będzie bardzo trudna, skomplikowana operacja, ale proszę być spokojnym. Dzisiaj wiele tych instytucji, które były tworzone jeszcze 2-3 lata temu, nieraz były deprecjonowane albo nie zauważano ich dobrodziejstwa, chociażby takie jak e-recepty czy e-zwolnienia, one się przecież pojawiły przed koronawirusem. Wyobraźmy sobie, żeby ich dzisiaj nie było. Wojska Obrony Terytorialnej, tak jeszcze niedawno źle traktowane przez niektórych, jak one bardzo się przydawały przy niektórych działaniach dotyczących możliwości pomocy ludziom na kwarantannach. Tak samo będzie, jeżeli chodzi o służby mundurowe i wojsko. Wszystkie te instrumenty, jakimi państwo dysponuje, a ma ich niemało, będą wykorzystane w tym celu i tutaj jest i zapewnienie pana ministra Błaszczaka i jak miałem możliwość jeszcze w grudniu rozmawiać z panem premierem Mateuszem Morawieckim, również to podkreślał, że zrobi wszystko, aby każdy, kto tylko wyrazi taką ochotę, wolę, a sam będzie do tego gorąco namawiał, mógł jak najszybciej się zaszczepić, ponieważ to jest dla nas gwarancja tego, że z tych kłopotów i społecznych, i ekonomicznych, w jakich tkwi i Polska, i cały świat, wyjdziemy jak najszybciej. Ja tylko zdradzę panu tajemnicę. Ja jestem przekonany, że prywatne firmy jeszcze lepiej by sobie poradziły niż instytucje rządowe ze zorganizowaniem takiej akcji, czego najlepszym dowodem jest fakt, że szczepionki nie powstały w rządowych laboratoriach, tylko w prywatnych laboratoriach. Ale ma pan redaktor całkowicie rację. Ja też jestem zwolennikiem tego. Nie odkrywamy Ameryki, prywatne firmy się tym zajmowały. Nie odkrywamy Ameryki, panie redaktorze, że prywatni przedsiębiorcy, którzy się kierują naturalną chęcią, jakby to powiedzieć, szybkiego procedowania, bo to ułatwia też zarabianie pieniędzy, radzą sobie z wszystkim lepiej. Ale żyjemy w strukturach państwowych i nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, we Francji czy w innych krajach Unii Europejskiej. Za tego typu działania nie odpowiadają jednak prywatne instytucje, ale państwowe. W związku z tym i też my jako politycy nie kontrolujemy, dzięki Bogu, i tak powinno pozostać, instytucji prywatnych, ale państwowych, i za to możemy brać odpowiedzialność. Musimy kończyć, panie pośle, ale tylko dodam, że nie ma pan do końca racji, dlatego że na przykład w Stanach Zjednoczonych dystrybucją szczepionki zajmują się prywatne firmy kurierskie, a nie rząd. Zajmują się prywatne firmy je wyprodukowały i prywatne firmy je dystrybuują. Tylko jak pan wie doskonale, system amerykański, zwłaszcza system amerykańskiej ochrony zdrowia, w sposób zasadniczy różni się nie tylko od tego, co mamy w Polsce, ale również co mamy w innych krajach Unii Europejskiej. Więc w tym zakresie ma pan rację, ale też proszę tego nie porównywać do końca, bo to nie są do końca rzeczy porównywalne. Okej, okay. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia oczywiście i szczęśliwego nowego roku przy okazji. I żebyśmy doczekali oba jak najszybciej swojej kolejki na szczepienia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Państwa i moim gościem był pan Zbigniew Giżyński. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Tak jest, absolutnie.